Dzisiaj w dobie internetu, kiedy informacja jest bardzo dostępna, możemy dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, które kiedyś były wręcz niemożliwe do poznania. Problem polega na odróżnieniu rzeczy prawdziwych od fałszu. Kto fałszuje i dlaczego? Kto dysponuje informacją? Kto decyduje o tym, czy informacja jest oficjalna, czy nieoficjalna? Skąd pochodzi nasz światopogląd? Na czym się opiera? Ja tu bym widział trzy główne źródła, jakim są media, oświata i religia. To są główne źródła i nie zdajemy sobie sprawy nawet, na ile kształtują naszą świadomość i nasz światopogląd. I czy ten światopogląd jest bliski prawdy, czy raczej daleki od prawdy, skombinowany na czyjąś ze stron, czy to nie jest stronnicze. Na takie tematy zastanawiamy się wspólnie, widząc różne problemy lokalne, czy też kontynentalne, bądź światowe. I zastanawiamy się m.in. na portalach społecznościowych, tak jak znany Facebook, gdzie komentując wyrażamy swoje zdanie. Fajnie jest, kiedy możemy się spotkać bezpośrednio, nie tylko w internecie. Proponuję takie spotkanie co miesiąc dla osób, które mogą przyjechać do Brukseli bądź mieszkają w Brukseli. W tym miesiącu takie spotkanie również odbędzie się. Nosi nazwę Aktualizacja świadomości. Odbędzie się 25 marca o godzinie 18 na szosie Deninow 656 w sali Tośka. Gościem zaproszonym na spotkanie będzie dziennikarz śledczy Leszek Szymowski. Zapraszam serdecznie.